Sponsorem tego odcinka są Szlachetne Inwestycje Sklep, wiodący sklep internetowy oferujący najwyższą jakość metali szlachetnych dla inwestorów, kolekcjonerów oraz miłośników metali szlachetnych. Kryzys bankowy wybucha ponownie, powodując ucieczkę do bezpiecznych przystani. W ciągu tego tygodnia cena złota w dolarach wzrosła, osiągając poziom 2067 dolarów za uncję trojańską. Ta wartość prawie dorównuje rekordowej cenie z marca ubiegłego roku. W zeszłym roku cena złota gwałtownie wzrosła w odpowiedzi na rosyjską inwazję na Ukrainę. Teraz inwestorzy martwią się głównie o stabilność sektora bankowego. W wyniku wzrostu stóp procentowych wartość rynkowa wielu aktywów spadła do tego stopnia, że nie wystarczają one już na pokrycie wszystkich zobowiązań. Nie wiadomo, jak ta sytuacja się rozwinie dalej i co to oznacza dla ceny metali szlachetnych. Po upadku Signature Bank i Silicon Valley Bank na początku marca sektor bankowy na chwilę się uspokoił, ale ceny akcji już pokazały, że problemy jeszcze nie minęły. Główne indeksy akcji banków nie odreagowały, podczas gdy rynek akcji jako całość zaczął się stabilizować. Inwestorzy zwrócili uwagę na First Republic Bank, ponieważ bank ten wykazał podatność na odpływ oszczędności, co mogło negatywnie wpłynąć na jego płynność finansową. Jednocześnie First Republic Bank podjął decyzję o wyemitowaniu wielu kredytów hipotecznych o bardzo atrakcyjnym oprocentowaniu, co przyczyniło się do przyciągnięcia nowych klientów i wzrostu aktywów. Niemniej jednak te aktywa przynosiły niewielki dochód i sprzedaż ich mógłby spowodować straty dla banku. Poniżej wykres akcje banków nie odbiły się po upadku Silicon Valley Bank. Źródło: Bloomberg. JP Morgan ostatecznie przejął First Republic Bank z tak zwanymi gwarancjami amerykańskiego systemu gwarantowania depozytów, skrót FDIC, ale kryzys bankowy wciąż trwa. Skrót FDIC oznacza Federal Deposit Insurance Corporation, czyli Federalna Korporacja Ubezpieczeniowa Depozytów. Jest to agencja rządu Stanów Zjednoczonych, której celem jest ochrona depozytów bankowych w przypadku bankructwa lub niewypłacalności banku. FDIC chroni depozyty bankowe do wysokości 250 tysięcy dolarów na klienta w przypadku upadku banku, a ich środki pochodzą z opłat płaconych przez banki. Wiele innych banków ma ten sam problem co Silicon Valley Bank i First Republic, polegający na posiadaniu aktywów, które straciły na wartości ze względu na wzrost stóp procentowych. Kiedy klienci banku wycofają swoje pieniądze, banki muszą sprzedać te aktywa ze stratą, co jest problematyczne. Upadłe banki okazały się szczególnie podatne na ataki, ale nie były to odosobnione przypadki. Inne banki, zwłaszcza w USA, są w mniejszym lub większym stopniu zagrożone, ponieważ nadzór nad mniejszymi bankami o wartości do 250 miliardów dolarów był w ostatnich latach mniej rygorystyczny. Najnowsze badanie wykazało, że ponad 2300 banków w Stanach Zjednoczonych jest obecnie w formalnym stanie bankructwa. Co więcej, łączna wartość rynkowa portfeli kredytowych wszystkich amerykańskich banków jest teraz o 2 biliony dolarów niższa niż ich wartość księgowa. Ta sytuacja dotyczy nie tylko mniejszych i regionalnych banków, ale także większych graczy i banków systemowych, których aktywa przekraczają 1 bilion dolarów. O ile klienci będą kontynuować wypłacanie swoich oszczędności i przekazywanie ich do większych banków lub funduszy inwestycyjnych, tym więcej banków może znaleźć się w niebezpieczeństwie. Według nowego sondażu przeprowadzonego przez amerykańską agencję badawczą Gallup, prawie połowa Amerykanów jest obecnie zaniepokojona bezpieczeństwem pieniędzy na swoim koncie bankowym. Ostatni raz odsetek ten był tak wysoki podczas kryzysu finansowego w 2008 roku, kiedy upadł Lehman Brothers. Sondaż przeprowadzono między 3 a 25 kwietnia, czyli po upadku Silicon Valley Bank i Signature Bank, a tuż przed upadkiem First Republic Bank i problemami kilku małych banków. O braku zaufania do sektora bankowego świadczy fakt, że wiele akcji banków nadal znajduje się pod wielką presją. Jeremy Powell, prezes amerykańskiego banku centralnego, nazwał w tym tygodniu system bankowy jako solidny i odporny, ale jego słowa nie przekonały rynku. W ubiegły czwartek cena akcji małych banków, takich jak Western Alliance, First Horizon, PacWest, spadły o kilkadziesiąt procent. Wskazuje to brak zaufania do stabilności tych banków. Poniżej wykres: obywatele Stanów Zjednoczonych obawiają się o bezpieczeństwo pieniędzy w banku. Źródło: Gallup.
Na początku zeszłego tygodnia system gwarancji depozytów w USA zlecił zwiększenie maksymalnej kwoty gwarantowanej dla rachunków firmowych, co już sugerowało, że coś niepokojącego się dzieje w sektorze bankowym. Obecnie jeśli bank, w którym konsumenci i firmy mają konto, upadnie, otrzymają one zwrot do 250 tysięcy dolarów. Niestety, ta kwota nie jest wystarczająca dla wielu firm. W przypadku firm, które mają duże zobowiązania finansowe, w sytuacji niepewności co do stabilności banku, często podejmują one decyzję o natychmiastowym przeniesieniu swoich środków bankowych do jednego z głównych banków jako środek ostrożności. Zwiększenie kwoty ubezpieczenia dla firm może spowodować, że będą one mniej skłonne do przeniesienia swoich środków z banków o niższej gwarancji depozytowej do bardziej stabilnych banków. Jeśli bank upadnie, oznacza to, że system gwarancyjny będzie musiał wypłacić znacznie wyższe kwoty, co skutkować będzie szybszym wyczerpaniem puli środków. Obecny kryzys bankowy już teraz stanowi poważne obciążenie dla amerykańskiego funduszu gwarantowania depozytów. Szacuje się, że fundusz stracił już ponad 35 miliardów dolarów w przypadku trzech ostatnich banków, które zbankrutowały. By porównać, jest to ponad 1/4 całkowitej puli funduszu, wynoszącej 128 miliardów dolarów. Jeśli więcej banków upadnie, to sam fundusz gwarancyjny również będzie potrzebował wsparcia finansowego. Co więcej, sytuacja ta ma miejsce w momencie, gdy rząd zbliża się do osiągnięcia limitu zadłużenia w ciągu kilku tygodni i nie będzie mógł zaciągnąć dalszych pożyczek. Ta cała sytuacja nie mogła się wydarzyć w gorszym momencie. Poniżej wykres, 3 duże amerykańskie banki już upadły. Źródło: Telegraf. W poprzednich kryzysach bankowych, takich jak w latach 30. XX wieku oraz ten z 2008 roku, metale szlachetne zyskały znacznie na wartości. Podczas kryzysu deflacyjnego w latach 30. XX wieku posiadanie złota zostało zakazane, po czym cena złota została podniesiona z 20 dolarów do 35 dolarów za uncję trojańską. W tym czasie dolar był nadal powiązany ze złotem i tylko wyższa cena złota mogła zakończyć depresję deflacyjną. Podczas kryzysu kredytowego w 2008 roku cena złota początkowo spadła ze względu na ucieczkę do płynności, ale następnie wzrosła z nieco ponad 700 dolarów w październiku 2008 roku do rekordowego poziomu ponad 1900 dolarów w 2011 roku. Obecnie również można zaobserwować, że inwestorzy szukają schronienia w bezpiecznych przystaniach. Od początku obecnego kryzysu bankowego w marcu cena złota w dolarach wzrosła o 12%, podczas gdy wartość bitcoina zwiększyła się o prawie 25%, a patrząc na cenę bitcoina od początku tego roku, cena się podwoiła. Dalszy rozwój kryzysu bankowego oznacza, że więcej osób będzie przenosić swoje oszczędności i szukać bezpiecznych przystani. Metale szlachetne, takie jak złoto i srebro, mają tę wyjątkową cechę, że są materialnymi aktywami, których wartość nie zależy od strony trzecich, takich jak banki czy firmy. Metale szlachetne również stanowią zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym, zachowują swoją wartość nawet w przypadku utraty wartości waluty, w przeciwieństwie np. do obligacji, które są zależne od konkretnej waluty. Podczas kryzysu gospodarczego inwestorzy mogą być zmuszeni do sprzedaży niektórej części swojego złota w celu pokrycia strat w innych aktywach, ale ogólnie rzecz biorąc, metale szlachetne przynoszą znaczne zyski. Na przykład inwestorzy instytucjonalni nadal posiadają niewielkie ilości metali szlachetnych, pomimo dostępności znacznych środków. Banki centralne, zwłaszcza w Azji, Ameryce Południowej i na Bliskim Wschodzie, coraz częściej dodają złoto do swoich rezerw. Stanowi to solidne fundamenty dla rynku złota. Banki centralne dążą do zachowania bogactwa i dywersyfikacji, a nie do osiągania zysków. Dlatego, jeśli system finansowy ulegnie załamaniu, banki centralne będą raczej kupować niż sprzedawać złoto. A to z kolei stanowi solidne wsparcie dla rynku złota. Wnioskując, metale szlachetne, szczególnie złoto, odgrywają ważną rolę jako bezpieczne przystanie dla inwestorów w czasach kryzysu. Ich wartość historycznie wzrastała w takich okresach, ponieważ są postrzegane jako stabilne i niezależne od systemu finansowego. Inwestorzy, zarówno indywidualni, jak i instytucjonalni, często szukają złota i innych metali szlachetnych jako formy ochrony swojego kapitału w trudnych czasach gospodarczych. Podsumowując, kryzys bankowy, który wybuchł ponownie, spowodował wzrost ceny złota do rekordowych poziomów. W
ciągu ostatniego tygodnia cena złota w dolarach osiągnęła poziom 2067 dolarów za uncję trojańską, prawie dorównując rekordowej cenie z marca poprzedniego roku. Inwestorzy obawiają się głównie o stabilność sektora bankowego, ponieważ wzrost stóp procentowych spowodował spadek wartości wielu aktywów, co może prowadzić do kłopotów z pokryciem zobowiązań. Kryzys bankowy spowodował niepewność na rynku, a obawy o bezpieczeństwo pieniędzy na kontach bankowych są coraz większe. W odpowiedzi na te problemy inwestorzy szukają schronienia w bezpiecznych przystaniach, takich jak złoto i inne metale szlachetne. W przeszłości metale szlachetne zyskiwały na wartości w czasach kryzysu, ponieważ są postrzegane jako stabilne i niezależne od systemu finansowego. Sponsorem tego odcinka są Szlachetne Inwestycje Sklep, wiodący sklep internetowy oferujący najwyższą jakość metali szlachetnych dla inwestorów, kolekcjonerów oraz miłośników metali szlachetnych. W ofercie sklepu znajduje się złoto, srebro, platyna i pallad, które pochodzą wyłącznie od renomowanych producentów. Sklep kładzie duży nacisk na satysfakcję klientów, dlatego oferują konkurencyjne ceny i szybką dostawę zamówienia, nawet w 24 godziny od momentu otrzymania płatności, a przesyłki są ubezpieczone i dostarczane kurierem. Jeśli chodzi o inwestycje w metale szlachetne, warto zwrócić się do profesjonalistów. Sklep Szlachetne Inwestycje to sklep z kilkuletnim doświadczeniem i ugruntowaną pozycją na rynku metali szlachetnych.